Dawaj, Maniek, tu już się kameruje! Dzień dobry! Dzień dobry! Z tej strony Sebastian! I ma! Zaufaj się, debilu! Co ty robisz? Głupi jesteś, jedzi się! Coś ty się bawił w tego kolesia, co drze japę na KSW? No! A w ogóle na ostatnim KSW to nie dotrwałem do końca, bo usnąłem. I potem jeszcze mi się śnił, że walczy z kimś tam. Mama mnie obudziła i było posikane łóżko. Po co ja to w ogóle mówię? To się nagrywa! Dobra, ja to wytnę. KSW oglądał, w pierdol dostałeś. Dobra. Gramy w nową grę, która się nazywa... Czyli my, Mateusz i ja. Sumer. Nie wiem, to jest chyba jakiś sum, jakaś... A Summer! Car! Samochód! Taka piosenka była kiedyś. Tak, zaczynamy nową grę! Tak, może! To jesteś ty? Czekaj, trzeba go jakoś nazwać. Nazwiemy go... Jan Kowalski. Nie, Bele. Bele, kurde, Bele. Ohoho! Kurde, Bele go nazwiemy. Bele, kurde, Bele. No właśnie, Bele by jechał. I początek. Czas start. A co to za cipa? Nie przeklinaj. Co ja ci mówiłem o przeklinaniu na nagrywaniu? YouTube, teraz oglądałem w ogóle youtuberów innych sławnych. YouTube teraz dowala się do tego, że przeklinasz. Aha, dobra, to już nie będę. No. Tyle razy ci, kurwa, powtarzałem, żebyś nie przeklinał. Co to? Jakiś stary film się puścił? Ty, dziecko płacze. Ba! Wiecie, że to pika! Nagrali twój poród! Nie, bo twój! Twój poród nagrali! Coś ty w samolocie się rodził? O fuj, jaka sraka! No to jesteś ty. No to ja... Już teraz rozumiem, czemu ty masz taki brzydki ryj i żadna dziewczyna cię nie chce. Na bal gimnazjalny. Jaki gimnazjalny? Co ty to dupczysz? Ja mam dopiero 10 lat. Ty masz 10 lat od 10 lat. Kurde, was born. Born. Suomi, Finland. 1976. To on będzie miał już jakieś 70 lat? Tak. Ty się zgubi. Czekaj. Zaraz to policzę. To weź sobie kalkulator lepiej. Dobra, czekaj, wyciągnę z szafki kalkulator. Zaraz to policzę. Który teraz jest rok w ogóle? Kurde, bateria się wyładowała. Teraz mamy 2018. No to będzie 40 gdzieś. 4... Co? 50 chyba już, prawie. Dobra, 60. No, to zależy. Kurde, będziemy w końcu w to grali, czy co? Czy nie? No, loading, year. No i gadałem ci, że jest inny rok, jest 95 teraz. No dobra, zaraz to zobaczy się, nie? I co, zadziało się? O, coś się dzieje. Działa. Trzymać piłę. O, działa! Kurde, ale fajnie, mamy GTA Minecraft. Co tu pisze? Don't be lazy? Co? Że ma chyba na palcach blazy. Fix? Your dad's old car? To chyba fix knor. Nie wiem, może żeby se obiad ukłonił. Once blue van zambelamed. Don't drink alcohol. Dobra. Nie pij alkoholu. Wewil coś tam. O! Alkohol! Kiełbasa! O! Jak ten sławny youtuber. Sosages. Trzeba ją podgrzać. Czemu się nie grzeje? Bo trzeba włączyć. Jakie gówno? Nic się nie da. O, piwo. Skrzynka piwa to... Co? Kurde, jeszcze z czaską. No właśnie. Weź otwórz te drzwi. Dobra, co za pierdoła? Nie szczaskało się. Może se światło świecimy, jak będziemy wychodzić. O, pralka, patrz. To może pranie. Wypierz tam kiełbasę. Ty się zgubi. Tu jest wyjście. O, patrz, tutaj można sobie przyjść, piwo wypić na przykład. Kurde, ja nie lubię marca. Zawsze jak przychodzi marzec, to jestem przeziębiony jakiś. Ej, duży jest ten dom. O, drzwi, przenikam przez drzwi. Tutaj sypialnia. Mogę iść spać.
A tyś myślał, że sypialnia to jest inaczej piaskownica, bo się tam coś wysypało. O, chyba ty kiber... się wysypałeś. Save and quit to menu. Ale obsrany, zupełnie jak u ciebie. Sam jesteś obsrany. Jak twój stary ma sraczkę, to tak samo wygląda ten kibel. A ty sam jesteś sraczką od starego i zobacz, jak wyglądasz. A ty jeszcze idziesz do tego kibla i to zlizujesz. No to współczuję twoim rodzicom, że cię nauczyli jeść gówno. Nie bo ciebie. Nie bo ciebie. Co to jest? Twój samochód. No i co? Ciekawe, gdzie pojedziesz. Ty śpisz. Chyba do dupy. Co za gra? Przecież ten samochód inaczej wyglądał tam. LOL. To się nie liczy. Ja to wszystko sam mam poskładać. No a coś ty myślał? Jak ja to mam przetargać, kurde? Kopnij to może. Jeszcze, nie jeszcze burza idzie. Uważaj, bo wpadniesz do tej dziury. LOL, patrz, wszystko porozkładane, co za gówno. A co w tej dziurze w ogóle jest? Ty chyba... To chyba z rury. Jakaś rura. Może wydechowa. W tym aucie nic nie ma, ja pierdzielę. A idzie se to tam wnieść chociaż, czy nie? Weź tego mopa. To jest mop? No. Jakiś dziwny. Mop na kółkach, ale jaja. Po co takie coś komu? Nie wiem, co to jest. Czekaj, tu jest... Wygląda jak dźwig jakiś. A co, ty pierwszy raz w garażu jesteś? Trochę. Znaczy nie, no byłem kiedyś w garażu. O, szpreje. Weź coś tam naszprejuj. Ta, jasne. No, otwórz to najpierw, nie? No, chciałbym otworzyć, a ja nie wiem, jak się w to... Czekaj. Zaraz sprawdzę tutaj. Player controls. Ty, telefon dzwoni. Gdzie jest telefon? Kurde, trzeba iść odebrać jeszcze głupi telefon. O, tu. Co on pierdzieli robot? Oh, and delivered him on the team. Co on tam fandzoli? Nie da się tego słuchać. Sam weź odłóż ten telefon, żeby nie dzwonili już. W dupie. Trzeba włączyć prąd, bo burza idzie. Kurde! Spadło. Jak się piorun zaraz pierdzielnie, to ino raz. Tak cię chyba babcia straszyła. Ogólnie piwo to dobre paliwo, mówi mój wujek. Dlatego trzeba je tu odłożyć. Nie rozumiem, jak można benzynę pomylić z piwem. Zaraz sprawdzimy, bo może da się tym vanem tutaj jeździć. O! Odpaliło! Ha, bociany przyleciały, klekocze. Mój wujek na to mówi diesel. Znasz takie słowo, frajerze? Znasz diesel? Bo ja znam. Taki aktor jest. Pan diesel, czy jakoś tak. Czekaj, tą puszkę trzeba sobie obrócić. Grał tam chyba w Harry Potterze. Żeby jechał. No ale masz hamulec ręczny, ty kurde. No przecież naciskał ten zazrany hamulec ręczny, no kurde. No to musisz go spuścić. No przecież go... Ja pierdolę! No jak to się spuszczę na twoją mamę, to tak samo musisz spuścić ten kurde hamulec! To pójdę tam na twoją! O kurde, miałem tego nie mówić. Co? Nic! Mateusz, chyba jesteś moim bratem. Co za intryga, nie? No czemu to radio nie gra? Ale mam brata debila. No to trudno, synek. Ale głupia gra! Najlepiej sobie puścić GTA San Andreas i kurde grać w GTA San Andreas. A few moments later. O! Popuściło no, coś! Ty, jedziemy! Dobra! Udało się! Po 10 jedziemy! Godzinach. Kurde, drzwi się otwarły! Jedne i drugie! Co się dzieje? Masz skrzydła! Mogę latać! Ale już nic nie widzę w tym deszczu. Dobra, jedziemy do drogi. Nie wiem w ogóle po co. Uhu! O kurwa! Rozwaliłem szybę! Czemu? Co się stało? Ja chciałem tylko bieg zwiększyć. Przynajmniej szyba się nie paruje. No i o to chodzi. Walić tą szybę, wypierdalaj. Ha, ha, ha. Chcę się przepinać.
Kurde, nie wyrzucił mnie jeszcze. Aaaa, wpadłem w poślizg. Nie? Ja się trzymam, ja dobrze jadę. O kurde. Nie no, o, wszyscy uważają ze mnie, że... Aaaa, prosto w niebo. Dobra, nic się nie dzieje, jedziemy dalej. A gdzie ty w ogóle jedziesz? Nie wiem, przed siebie. A po co w ogóle jedziesz? Nie wiem, przed siebie. Głupie pytania zadajesz. A ty, a ja w ogóle ułożyłem taki wierszyk o tobie. Piwo wypadło i szyba! Trzeba piwo wypadłeś! Kurde! Jeszcze się przekipuł. No i się wyjebaliśmy. No i co teraz? Dzwoni po lawetę. Cholera jasna! Kurde. Wszystko przez ciebie, bo mi powiedzieli, żebym pasów nie zapinał. No patrz, mogliśmy się napić, jak żeśmy jechali. Ohoho, fajnie się zbykał. No to wyduj to całe i tyle. Idziemy do domu. Nie pij piwa, bo masz ile? 19 lat? Patrz, tam stres się redukuje, im więcej pijesz. I głód też. No i dobrze. No i fajnie, człowiek taki podobno luźniejszy jest po tym. Sikam! Sikam na drzewko! Strumień złotej radości! Wypił dwa piwa i sika jak pojeb. No to będzie szedł i będzie se sikał. No i będzie mu kapać swój jarki. To pewnie się obsika. No sikam se na buzie. Złoty deszcz! Złoty deszcz! Przyszła burza, popadało. A Mateusz mokro boli kakao. Bóg odwiedził tata. Ha 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 ha. Zamknij się ty i te twoje głupie teksty, chłopie. Ja przynajmniej umiem coś mądrego powiedzieć, a nie tak jak ty. Siedzisz, kurde, z ręką na czole i się zastanawiasz, po co żyjesz. Jedyną mądrą rzecz, którą mogła zrobić twoja mama, to była aborcja, ale chyba nie wyszło. Tak? A co to znaczy aborcja? Po prostu, żeby cię wziąć i żeby ciebie nie było na tym tak, świecie. Tak, 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 tak. I daj od początku. Dobra. Nazwiemy go teraz inaczej. Chuju, muju. No wiesz co? Uhuhu, ale jestem bogiem zniszczenia! Jestem genialny! Ale jesteś śmieszny, trzeba to oglądać! Nie, można przewinąć od razu do 1995 roku. Nie chcę tej brudnej pipy oglądać. A ty sam pewnie z niej wyszedłeś, bo ty pewnie wiesz w ogóle skąd się biorą dzieci. Czy ci rodzice powiedzieli, że cię Bocian w kapuście zesrał? Nie no, Bocian przylatuje do mamy. I zapadnie twoją mamę! Ja pierdzielę! Widać, że żyjecie po chrześcijańsku! Co za zacofany naród, ja pierdolę! Wiesz skąd się biorą murzyny? Skąd? Przylatuje Bocian do baby, rucha ją w kakao i wychodzi z pupy. Murzynek. No to fajnie mąż w domu, dobra. Dobra, weźmy jeszcze raz piwo. Dobra, pamiętasz jak myśmy to mieli zrobić, nie? Myśmy to mieli zrobić tak. O, czekaj. Drzwi otworzyć. Piwo wrzucić. Drzwi zamknąć. Drzwi zamknąć. Idź do tego garażu. Kurw. Czekaj. Kurwa. Kurwa. O, czekaj. Grażyna. Ty co, kiełbasy TV ostatnio... Dobra, drzwi zamknięte. Możemy. Patrz, tam jest motor! Ty piździk, rzeczywiście! Jaki fajny! Idzie jechać, ale jaja! Ty czekaj. Paliwa nie ma. Nie wiem. Silnik trzeba włączyć. Lights to są światła, tyle umiem. Chyba se trzeba pizik poskładać i uzupełnić. Patrz! Kurde, co on pijany jest? No. Idź do tego garażu. To co? Zróbmy to El Clasico. Wsiądźmy do samochodu, wypijmy piwo i zgińmy. Dobra? Dobra. Okej. Okay.
przemawiał Poncjusz Piłat do Jezusa: idź umyj ręce, czy jakoś tak. Wow, patrz! Może tam coś schowany? Ciebie. Kurde, zrobię siedzenia dla pasażerów. Dzień dobry. Proszę. Zapraszam na pokład. Sebastian z bus. No jak jest Enter Driving Mode? Seba Mobil. Nie no, fajnie brzmi. Dobra, jedziemy. Na przygodę życia. La 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 la. Dobra, teraz pojedziemy w drugą stronę. W ogóle tam dajcie lajka, nie wiem, coś tam jeszcze. Suba. Za ten zajebisty gameplay, który oczywiście nam nie wyszedł. My to mamy jakieś szczęście. Jak nie jakieś pedały na nartach, co się macają i ruchają, to kurde jakaś zjebana gra o tym, że się jeździ. O kurde! What the fuck! Chyba się za bardzo rozpędziłem. No i bardzo dobrze. Mama mówiła, żeby po alkoholu nie jechać, nie? O, jak on się śpieszy, to człowiek się cieszy. Właśnie. Człowiek się śpieszy, to i diabeł się cieszy. Dobra, ja jadę. Nie wiem, którędy jechać. Ja sobie będę używał. No ja pierdzielę, wyjebało się. Jak ja mam po piwo sięgnąć, jak nie sięgnę? Drzwi się otwarły, ja bez świateł nawet jadę. Nic nie widzę. A po co ci światła w dzień? No bo tu są kurwa wertepy jakieś chore. A tu nie ma asfaltu. Widać, że to jakieś... Zadupiew. Jakieś Pakistany. Murzyni tam mieszkają i kurde jedzą kozy i gwałcą kebaby. A nie, to na odwrót. Pomyliło mi się. Chciałem zabłysnąć, a zabłysnąłem jak gwiazda na niebie. Jak chrząstka w salcesonie. Chrząstkę to ci zaraz połamie, a salceson wsadzę do bordy. Ograniczenie do 60. Nie mów mi, jak mam żyć. Ja sobie wbiję zaraz większy bieg. Jak tu jest takie zadupie, że ja się nawet dziwię, że tutaj jest droga. No ja też, patrz, kamień. To była maczuga Herculesa. Kogo? Herculesa. Maczugą to cię stary bije. Skończysz z tym moim starym. A co, chciałbyś go nie mieć? To, że jestem sierotą, to nie znaczy, że musisz sobie zapominać. Czemu to nawet go rodzice nie chcieli. Ciul, zaś po pola, nie. Kurde! Tu jest pole, pole niczego. Pole, łyse pole, jak bracia Pierdolec. Pole, ostatnio, pole, łyse pole. Ostatnio w szkole słuchaliśmy tego z Mateuszem. Śpiewaliśmy sobie, co tylko pani coś tam wysapała do nas i zabrała nam telefon. Teraz trzyma go gdzieś tam w... No jak to się nazywa? Powiem mamie, to będzie mieć w pierdol. Kto? Pani? No, serio? Dobra, zakończę żywot na drzewie. I co, umarłeś? No chyba, że nie. Dobra, ta gra jest dziadowa! Nie, ja idę! Cały czas to gra. Ja idę do domu, do widzenia!